ostatni mecz z Odrą Opole, to było już drugie spotkanie z tym zespołem w drugiej lidze. Jak możemy je ocenić? Przegraliśmy mecz u siebie, więc no, oceniamy na pewno nie najlepiej, ale też próbujemy wyciągnąć pozytywy. Na pewno pozytywem jest to, że po raz kolejny potrafimy odrobić straty bramkowe. Takim, można powiedzieć, lekkim pocieszeniem dla nas jest to, że potrafiliśmy nawet w dziesiątkę odrobić straty bramkowe i grać jak równy z równym przez praktycznie 70 minut w osłabieniu. Także na pewno to jest pozytyw tego meczu, a jakby tak przeanalizować przebieg całego meczu, no to ta kartka czerwona oczywiście ustawiła mecz w 20 minucie. Tak, graliśmy w dziesiątkę przeciwko Odrze Opole, tak, ona, jak wiadomo, jak Odra jest w górze tabeli, więc no to no na pewno ciężka przeprawa dla nas, tak, do bramki wszedł debiutujący na poziomie seniorskim, nasz trzeci bramkarz Leszczyński. No, nie przypuszczaliśmy w ogóle, że taka sytuacja może się zdarzyć, tak, dopiero się uczy się chłopak, także no tutaj dostał taką mocną lekcję pokory. Ja osobiście jestem wściekły na to, że straciliśmy tyle bramek, tak, no bo tak jak można sobie zresztą to zobaczyć, to są naprawdę nasze błędy. Przeciwnicy nie zrobili jakichś fantastycznych akcji, tak. Znowu się powtarza historia taka, że no jesteśmy sami dla siebie często zagrożeniem. Na pewno mogliśmy wygrać ten mecz. Przy remisie 2-2, gdy doprowadziliśmy no, w naprawdę fantastycznym stylu do wyniku 2-2, nasz napadzior Wiśnia miał no, piłkę meczową, można powiedzieć, na nodze, tak. Wszystko zrobił super, przyjął, przełożył ostatniego obrońcę i no, bramkarz fantastyczną interwencją obronił, tak. Także to wydaje mi się, że to była taki moment zwrotny w tym meczu, tak. No, później jedna, druga bramka, za łatwo. Jeszcze będziemy to analizować, ale to już widać było z boiska, że naprawdę bardzo łatwo przychodziły te bramki Odrze Opole. Ale też chwała chłopakom za to, że do końca naprawdę walczyli o chociażby jeden punkt. Tak? Mieliśmy sytuację, na pewno też zawodnicy rezerwowi sporo wnieśli na boisko. Także jeżeli by szukać jakichkolwiek pozytywów, to właśnie to, że po raz kolejny, to chyba nie wiem, już chyba dziesiąty raz w tej rundzie, można powiedzieć, że się zaczęła runda rewanżowa, ale po raz dziesiąty czy jedenasty potrafimy odrobić straty bramkowe, tak? Także ta drużyna ma charakter, tak? Tylko że no właśnie szkoda, że od początku nie potrafimy narzucić takiego tempa, jak po stracie bramki, tak? W momencie, gdy przegrywamy, dopiero budzi się w nas taki, nie wiem, zwierz, jak to nazwać, a gdy wynik jest, można powiedzieć, remisowy, gdy zaczynamy mecz, to no, tego takiego nie widać, takiej determinacji w chęci zdobywania bramek, tak? Dopiero gdy dostajemy, można powiedzieć, policzek, dostajemy po twarzy, to budzimy się i tutaj musimy to dokładnie przeanalizować i wyciągnąć z tego wnioski, tak, żeby w rundzie wiosennej tak nie drżeć o ten byt drugoligowy do końca.